Godziny poranne, jakoś przed 8, październikowy dzień z datą 27. Ciężki to okres dla okolic i kraju. W odmętach wojny Niemcy uciskają. Pomnik przypomni rok 44. Po lasach pełnili dla ojczyzny warty. Polacy, młodzi, starsi, wszyscy z wiarą, że kiedy my żyjemy, oni nie wygrają. Partyzanci stacjonują w lasach obok Grzebina. Nadciągają Niemcy i rzecz się zaczyna. Najpierw 3 bataliony niemieckie uderzyły na Borsuka, Almy i Drabinę siły. Następnie upartego i Kreta plutony pod wodzą robotnika ruszają do obrony, oskrzydlają Niemców, ci widzą opały. W kierunku Bebel na odwrót robią żwawy. Pierwsze łupy w tej chwili już nasze. Wóz z amunicją i moździerz przyda się. W tym samym czasie od strony Wałkonów nasze siły są spychane przez wrogów. Głos i Jagiełło, pierwsze ofiary zginęli w walce dla ojczyzny chwały. Nasi do lasu odwrót, a wróg za nami. Na skraju lasu stanęli z moździerzami. Zaczęli ostrzał w kierunku Krzepina. Czas na obronę się właśnie zaczyna, bo w tamtejszym dworze dowództwo nasze. Ewakuacja i czas odwetu nadszedł pod wodzą Marcina. Major Tarchalski, skuteczna obrona przeciw Niemców w ekspansji. Po krótkim czasie pod wodzą Boryny nadeszła kompania, by wzmocnić siły. Niemcy zmuszeni do odwrotu wtedy. Wśród naszych ranni, lecz nie ma poległych. Przegrupowanie w niemieckich siłach. Posiłki przybyły, są gotowe na finał. Jednak nie wiedzieli, że nasi szperacze dokładnie sprawdzili, co jak u nich ma się. Uparty dał rozkaz, otwarcie ognia. Plus jedna zagrywka nasza bardzo dobra. W stronę nieprzyjaciela poszły konie wolne. Nastąpił chaos w ich szeregach zbrojnych. Korzystając z tego, Niemiec otoczony, zmuszony do poddania i złożenia broni. To końcówka bitwy, bo za ciosem nasi poszli inni zmuszeni poddać się. Koło 14 już koniec bitwy. Zwycięska mimo większej Niemców siły. 3 zabitych, 5 rannych w naszych szeregach. U Niemców inaczej to wygląda teraz. 30 trupów jeńców, prawie setka. Wśród nich żandarmi, SDSS, Wehrmacht. Wyroki śmierci na niemieckiej głowie. Karą za masakry we Włoszczowie, Bichniowie. 12 Niemców ukaranych przykładnie. Dla reszty rozkaz od Marcina zabrzmiej. Armia Krajowa jest wojskiem polskim, dlatego przestrzega konwencji genewskiej. Więc reszta Niemców wypuszczona wolno. Po rozbrojeniu odejść spokojnie mogą, lecz los łaskawy nie był dla nich wtedy, bo podczas podróży do swojej komendy przez swoje wojska padł na nich ostrzał, bo myśleli, że to partyzantka polska. 9 trupów to pomyłki bilans, lecz koniec o Niemcach, co tam słychać przy nas. Bohaterowie pochowani w lasach pod białym krzyżem wedle naszych zasad. Sporo uzbrojenia zyskane w walce przyda się naszym w potyczkach dalszych. Marsz w stronę Krasowa, tam chwila wytchnienia, zalewajka chlebek i dalej do dzieła. Te wydarzenia są mi bliskie dlatego, bo działy się za płotem mego domu rodzinnego. Tu w tej stodole moja ciotka Mańka opatrywała rannego partyzanta. W tym lesie, gdzie za dziecka były nasze zabawy, działa się potyczka, choć ta nie z najbardziej krwawych. To warta pamięci mieszkańców tutejszych, z szacunku, wdzięczności dla naszych poległych.